No i witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Profesor Detektorysta i za mną przepiękne pola, na których już raz byłem i nawet fajnie powychodziło. Dzisiaj mam też sporo czasu, więc myślę, że mam okazję znaleźć sporo ciekawych rzeczy. Czy takie wyjdą? Myślę, że tak, a jakie? No to się przekonamy. Życzę Wam miłego oglądania, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tego kanału i do pierwszych ciekawych dołków. Pierwszy fajny sygnał do kopania. Pierwszy w ogóle dzisiaj sygnał. Jaki namierzyłem? Zobaczmy, tutaj coś jest. No i dobra, pinpointer w ruch. I czym zaczynamy dzisiejsze wykopki? No jestem bardzo ciekaw. Czy to będzie jakaś monetka, czy coś innego, czy po prostu zwykły śmieć? Monetka, nie. Dupka od baterii. To jest bardzo ciekawy sygnał. Bardzo wysoko, tak cichutko w tle, ale równo. No i tutaj coś mamy. No, ten sygnał naprawdę jest fajny. Powiedziałbym, że jest duża szansa na jakąś na przykład monetkę. O, i mamy monetkę, słuchajcie. Małą, myślałem, że jest coś większego. O, i nawet ładna boratyneczka się trafiła chyba. Takie, szeląg litewski, 1666 rok, ale taki naprawdę, no przynajmniej z tej strony rewersu, nie najbrzydszy, nie najgorszy, więc tak zaczynamy w drugim dołeczku boratyneczka w całkiem fajnym stanie. No zobaczmy ten sygnał teraz. Może być drucik, bo przed chwilą takie dwa w tym rządku wyciągnąłem, więc nie zdziwiłbym się, gdyby po prostu dalsze kawałki drutów leżały. Ale już nieraz się przekonałem, że o właśnie, no mamy jakąś cieniutką, ładną, zieloną blaszkę, ale co to mogło być? Czy ma to jakiś wzór? To jakiegoś nita ma, chyba. Czy ma to jakieś zdobionka? No kurczę, jakby chyba coś tutaj było, ale nie jestem w 100% przekonany. No nic, w każdym razie wrzucę Wam fotki, może to być coś starszego, ale nie musi być. Ale na pewno warto się nad tym troszeczkę dłużej pochylić i się temu lepiej przyjrzeć. Tutaj mamy bardzo podobną sytuację, tak jak przy tej boratynce. Tu żelazo. Tu 86, 88 nawet. Też taki delikatny, jakby głębszy sygnał. Teraz jest mocniejszy. Raczej coś większego niż boratynka tym razem. O. Kiepścił się mocno, rozjechał się ten sygnał cały. Tak jakby jakaś puszka tutaj miała być, albo coś ten deseń. Ale już wykopmy to razem, zobaczmy. No tutaj to jest, puszka cała to nie będzie na pewno, ale może być polmos na przykład. Dobra. O, co my tutaj mamy? Chyba... No nie, przez chwilę mi to wyglądało jak ta łódka na naboje, ale... To raczej to nie będzie. Też jakieś w sumie starsza blaszka, taka fajnie spatynowana, ale zupełnie niczego nie przypomina. No ale tak w ramach ciekawostki Wam nagrałem to od początku do końca. No, jak na razie już troszeczkę chodzę i oprócz boratynki nie mam nic. No to może teraz to zmieńmy, bo fajnie jednak byłoby trochę tych rzeczy ciekawych znaleźć, nie? O, i jest monetka. Mamy monetkę drugą dzisiaj, boratynkę chyba. Albo Augusz III Sas. Chociaż nie, chyba boratynka będzie. Chyba tak, boratyneczka. Ta już w zdecydowanie gorszym stanie, ale coś tam chyba jeszcze na niej widać, albo mi się zdaje, ale jest na pewno. Idąc na przerwę, ostatnio w tym miejscu właśnie znalazłem grubą, srebrną obrączkę. Teraz mamy piękny sygnał. No i coś tutaj jest. Ale nic ciekawego niestety, moi drodzy. Jakieś kurcze. No nie, no chyba aluminium.
Chyba tak, aluminium, moi drodzy. Niestety, a ładnie wyglądało przez moment. Kolejna taka ciekawostka drobna, nie wiem, kształt ala serduszko, ale tak nie do końca w sumie, nie wiem. Wrzucę wam fotkę na ekran, bo ja sam nie mam pomysłu, co to mogło być. Trzecia dzisiaj monetka, udało się. Ale znowu Boratynka, nic innego na razie nie wpada. Mamy tutaj szelonga chyba litewskiego, tak mi się wydaje. Nawet napis otokowy ładnie widać, patynka zielona, więc może będzie niegłupi stan. Wysoko, 90 równe. O, jest. Nie chciałem zapeszać i mówić, że będzie jakiś większy moniak. Zobaczcie, jak tutaj się fajnie odbiło. A się patynka tutaj w ogóle odkleiła od monety z tej bryłki. No tak też bywa. Grubszy miedziak. Na pewno nie PRL, no tyle mogę powiedzieć już teraz, ale o kurczę, ale stan. Stan bardzo słaby niestety. Wydaje mi się, że to... No nie, kopiejki? Raczej chyba nie kopiejki, nie wiem, może jakiś trojak, kurczę, taki, nie wiem, księstwo warszawskie czy coś w ten deseń, ale no tak czy owak, naprawdę bardzo słaby stan. Może gdzieś tam minimalnie będzie coś widać, ale raczej wątpię, no ale postaram się i wrzucę wam fotę, no. Coś się zaczyna dziać, więc miejmy nadzieję, że zaczną wychodzić troszeczkę ładniejsze rzeczy. Sygnał, na który czekamy właśnie, kopiąc, szukając. Pięknie to brzmi. No teraz tylko pytanie, czy będzie moneta, jeśli będzie większa, a raczej będzie, jeśli to będzie moneta w ogóle. No to czy będzie w troszeczkę ładniejszym stanie? Ale to chyba nie moneta w ogóle. No nie, tylko jakieś takie kółeczko, kurcze, aluminiowe, niestety. Trzeci dziś tak wysoki sygnał. Pierwszy to była moneta, drugie no to przed chwilą to kółeczko takie, aluminiowe. Trochę się rozjechał ten sygnał przez moment, ale nie traćmy nadziei. O, mamy kluczyk chyba. Tak jest, moi drodzy, mamy teraz kluczyk, ale niezbyt stary, raczej PRL. Czwarta dzisiaj monetka, chyba PRL, ale tak zajechany, że lepiej nie mówić, szkoda na niego czasu w ogóle. Pierwszy dzisiaj w ogóle stopek ołowiu. No dobrze, moi drodzy, ale dlaczego to miejsce może być ciekawe i co jest w nim takiego, że trzeba tu po prostu pokopać i spędzić trochę czasu, zobaczyć, czy coś powychodzi, bo może wyjść. Ano dlatego, że na końcu tak naprawdę tego pola i delikatnie jeszcze w jednym kierunku stała sobie karczma kiedyś. Całkiem niedawno się w sumie dowiedziałem o tym, w sumie od kolegi, z którym tutaj kopałem, który już wcześniej gdzieś tam troszeczkę te okolice przekopywał, więc uznałem, że może tutaj być ciekawie. Czy będzie? No to tak jak mówię, no na razie jest jak jest, zaczyna się niemrawo, ale trzeba mieć to na uwadze i takie rzeczy sprawdzać. To samo w sobie to, że była tutaj karczma, no to świadczy o tym, że ludzie tutaj chodzili. A czy coś ciekawego zgubili? No to wiecie, no trzeba to po prostu się postarać, żeby to znaleźć, no nie? Także taka krótka wstawka o tym miejscu. Na pewno co jest spoko na tej miejscówce, to, że jest dużo ceramiki z różnego okresu. Głównie raczej jednak coś młodszego niż XVII-XVIII wiek. No ale właśnie na to funkcjonowanie tej karczmy tutaj w okolicy by odpowiadało, więc myślę, że te fanty tutaj gdzieś są, tylko trzeba trafić, bo pole jest bardzo duże, więc wiecie, trzeba się troszeczkę nachodzić, nakopać i powychodzi ciekawych rzeczy na pewno. Kawałek łuski teraz, kolejny stopek ołowiu. Korciło mnie wykopać, więc wykopałem jakiś duży złomek. A teraz mamy spory fragment pierścienia wiodącego. No sygnał był naprawdę piękny, zachwycający i można było pomyśleć, że będzie coś fajnego, no ale jest duży kolorek, sygnał fajny, ale nic szczególnego. No w końcu, naprawdę tutaj był taki głębszy, mocniejszy sygnał, znaczy słabszy, ale w sensie wyższy oczywiście, o to mi chodziło. No i jest jakaś monetka, kurczę. W końcu, naprawdę, nakopałem się dłuższą chwilę bez żadnych efektów. I tutaj mamy, co my tutaj mamy? Krajcara chyba jednego, albo jeszcze coś innego, jakąś postać tutaj widzę. Jest większy miedziaczek, więc chyba by krajcar był. Muszę to troszeczkę oczyścić. No i tak jest, moi drodzy, zgadza się, mamy tutaj krajcarka. No ta, ten awers jest jeszcze w miarę akceptowalny, tę postać tutaj Fryderyka widać. I nie jest najgorzej. Rewers niestety już jest totalnie wyzerowany, bez żadnych szczegółów, bez żadnego reliefu, no niestety. No jest kolejna monetka, tylko ten stan trochę tych monet tutaj nie dopisuje. To mamy dwa sygnały. Jeden, nawet widzę co jest.
to jest coś płyciutko. A ten taki rozmywający się, to jest chyba łuska z płonką do wierzchu. Ale spróbujmy pierw. Pierw tutaj podjąć się. Dobra, mamy drut. Niestety. No to chodźmy od razu tu i mamy też fragment łuski. Tutaj coś mamy, tak rantem wbite. Albo jest to dupka od baterii, albo jakaś moneta. Moneta chyba. Tak? Tak, mamy jakąś monetkę, takiej średniej wielkości miedziak. No i tutaj chyba jakiś napis nawet wychodzi. Zobaczmy. No i choć stan nie powala na kolano, tak jak w przypadku poprzednich znalezisk, tak przynajmniej widzę z obu stron, co tutaj mamy. I mamy tak, jeden grosik, Królestwo Kongresowe, ten z miedzi krajowej tutaj w napisie otokowym. No i tutaj ładnie nawet, no ładnie, no widać po prostu dwugłowego carskiego orła. Proszę bardzo, więc fajnie, super. Tematycznie można powiedzieć, właśnie taka kongresówka to pasuje do tego tematu przewodniego odcinka. I o takie znajdki właśnie chodzi. Wydaje mi się, że jest to jakiś fragmencik brązu, ale też taki przedmiot, wiecie, coś od czegoś i tyle można o tym powiedzieć. Tak, to można śmigać. Ładny sygnał. Od razu się zatrzymuję. No słyszę, że słyszę po dźwięku, że jest to na samej powierzchni. No i oczywiście zerkam. Mała miedziana monetka. Kolejna boratynka chyba. Albo ogół trzeci sas. No to też jest taka, wiecie, możliwość. Ewentualność, ale w tym wypadku chyba jednak boratynka. No ciężko mi to ocenić, bo stan jak zwykle nie najpiękniejszy, nie najlepszy. Aczkolwiek może coś z tego jeszcze będzie. No zobaczymy. Wrzucę wam foty i ocenię wam, co to może być. Czy to na pewno boraksik. Potężny sygnał, no raczej po dźwięku stwierdziłem, że no moneta to raczej nie będzie, bo aż za mocno to bije, ale mamy taką dużą łyżkę. No to się nie dziwię, że sygnał był potężny na taki duży kolor, nie? No tutaj mamy ewidentnie jakiś naprawdę spory złom. Ale pod samą powierzchnią raczej. Powinno być to płytko. Oj, skrobnąłem. No, coś my tutaj mamy. No i mamy tutaj, słuchajcie, kawałek jakiejś rury. Coś takiego mamy. No, nic ciekawego. Myślałem, że może jakaś szklanka szrapnelowa czy coś by się znalazło takiego, skoro taki spory pierścień wiodący wyszedł, no ale to na pewno nie jest to, o czym, to co bym chciał. Kolejny kawałek łuski. Znów taka dłuższa przerwa od dobrych sygnałów i w ogóle od fantów, ale tutaj jest spore prawdopodobieństwo właśnie czegoś ciekawszego, bo naprawdę i ładny wykres, i bardzo ładny sygnał, i ID się zgadza, no wszystko po prostu zgadza się, żeby znaleźć tutaj coś fajnego. No mamy monetkę mniejszą znowu. Spodziewałem się troszeczkę czegoś większego. Mamy kolejną boratynkę. No i te boratynki, powiem wam, że ogólnie jakby się przyjrzeć, to nie wychodzą dzisiaj jakieś najgorsze, najbardziej tragiczne. Oczywiście mogłyby być dużo lepsze, no ale też, no wiecie, nie ma co za bardzo wybrzydzać, bo ilościowo to się zgadza, jakościowo no to chociaż tyle dobrze, że widząc je można zidentyfikować, co to w ogóle jest, nie? No i znowu zaleciało, moi drodzy, starszymi dosyć wiekami z tego względu, że mamy jakiś potopiony brąz. No nie ma to żadnego regularnego kształtu w tym momencie. Wygląda właśnie jak potopione, więc coś to ciekawego kiedyś mogło być, a teraz no to zwykły taki wytopek. No dobrze, moi drodzy, przyszedł czas na podsumowanie. Tak jak widzicie, no szału może nie ma. Jakaś taka, powiedzmy, że norma jest zrobiona, czyli taki standard, typowy standard na wykopkach, bez żadnych sreberek, jakichś tam uniesień przeróżnych. Zwykłe, najbardziej popularne rzeczy, takie jak boratynki, jakieś różne pierdoły, pierdzinki, jakiś krajcarek, większe miedziaki, no takie, wiecie, no tak jak widać, tyle się ukopałem, trochę poszukałem dzisiaj, nie wiem, 3,5 godziny chyba, więc można powiedzieć, że słabo ogólnie wyszło, no ale może jeszcze kiedyś tu wrócę. Są też inne miejsca, które czekają na odkrycie swoich tajemnic, a tutaj, no to tak jak mówię, gdzieś tam trochę brązem zaleciało, tak jak w tym przypadku. Tutaj jest kawałek, tu jakaś starsza blaszka.
Także gdzieś tam tutaj też te osady są pozaznaczane niby, ale na znaleziska się to bardzo nie przekłada. No trudno, ale to też nie znaczy, że tutaj ich nie ma, bo po prostu mogłem ich dzisiaj nie znaleźć. Wiecie, jak to jest na poszukiwaniach, nie? Można kopać, kopać, kopać i nagle się po prostu miło zaskoczyć, więc mówię, bez fantów dnia tak naprawdę, bo nie ma się czym zbytnio chwalić. Ale co, moi drodzy, no mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał, już jest bardzo blisko 18 tysięcy subskrypcji, a to już jest znowu kolejny jakiś tam pułap tego tysiąca kolejnego, gdzie ta liczba fajnie rośnie i niedługo będzie 20. Więc bardzo Wam wszystkim dziękuję za wsparcie, za aktywność na tym kanale i do następnych odcinków. Trzymajcie się, cześć!